Może zaczniemy doceniać więcej, mając mniej, szukamy kolorów, a narzekamy na deszcz. Przykładem przykłady zarazy, każdego życie takie samo jest. Dzieci, dorośli, rozmowa się nie klei. W tej niezręcznej ciszy tata rzucił hasło mebli. Rok temu kupione, ale do dziś leżą w szafie. Tak, tak, nieskręcone szwedzki pewnie też macie na chacie. A ja sam za drzwiami tu jestem, ale coś łączy mnie i ciebie. Jak w łazience patrzymy w lustro, to dokładnie widzimy tam siebie. Na 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 na. Ale coś łączy mnie i ciebie. Mieć wartości warto są lekiem, człowiek człowiekowi człowiekiem. Gdy coś ci się podoba, szczerze powiedz. Komplementy nie po to, by je chować w pokrowiec. A gdy coś nie trafia w twe gusta, to nie sztuczny słodzik, a spartam w drugiej osobie. Ja w sumie już nie słodzę. I czasami źli są, i czasami gniewają się, a wtedy też mi mówią i ja. Ja czasami przyjmuję się też. My w tych trudnych czasach doceniamy siebie jedni sami w domach, a drudzy ratują nas codziennie. W tym całym zmartwień pędzie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, kto dziś jeszcze chciałby widzieć ciebie więcej. Okazuje się, że te wszystkie drogie rzeczy kurzą się na półkach, porzucone w kątach są. Oglądając film dzieciństwa i te czarno-białe zdjęcia, historie rodzinne wywołane z rąk. Wyzwania instastory, 10 sekund memory, ulotne, chwilowe, jak poranna mgła. Nie sprowadzą nam chwil, które cieszyły bardzo. Zacznijmy doceniać, więcej to się da. I czasami źli są, i czasami gniewają się, a wtedy też mi mówią i ja. Ja czasami przyjmuję się też.